Fred, ale ja dalej nie rozumiem. Dlaczego idziemy w tamtym kierunku? Tam widziano ducha. Nie wiem, na przykład pójść tam, w drugą stronę? Nie martw się, Scrooge. Z nami nic ci nie grozi. Poza tym duchy nie istnieją. Ja ze skumiką widzieliśmy. Nieważne, to nie czas na kierunek. To tu. Trochę to postawa. Nic dziwnego. Wszyscy się wynieśli. Państwo też zainteresowani kupnem tego lokalu? Jakim kupnem? Pani Campus, już zarezerwowaliśmy. Nie będzie sprzedaży. Jasne, a ta grupa inwestorów, która tu krąży? Nie jesteśmy inwestorami, tylko grupą detektywów. Jasne. Panie Campus, nikt tu nic nie kupuje i nikt nic nie kupi. Rozumie pan? Ciekawe jak długo. Za niedługo pewnie sam będziesz mnie błagał, żebym to od ciebie odkupił. Nie sądzę. A ja jestem o tym przekonany. Tymczasem żegnam. Proszę bardzo. Do widzenia. Kto to był? To pan Krampus. Miejscowy wariat. Wydaje mi się, że może kupić ten budynek. Ale naprawdę, nikt nic nie będzie sprzedawał. Bo nie można od tak po prostu kupić sobie zabytkowego budynku. Nawet jak przez jakiegoś upiera da się na wartości. No, to wy się tu rozejrzyjcie, a ja sprawdzę, czy ten dziwak już wyszedł. Dobra, to jest procent barek, na pewno tu jest wiele smakowitych poszlak. Chodźmy skup. Czego szukamy, Velma? Tak naprawdę wszystkiego, co ma związek z tym duchem. Przeszukajmy całą salę. Na pewno zostały tu jakieś ślady. Ile tutaj kabli? Rozchodzą się chyba w każdym możliwym kierunku. A to? Wygląda bardzo ciekawie. Rety, przecież to plan budynku. Niby taki stary, ale ma dużą sieć kanałów wentylacyjnych. Co tam mówisz, kurwa? Teraz, kochani, pora na pułapkę. Kudłaty powróci.